Czujemy pilnie teraz tutaj na Ochodzie będąc, w czyje to ręce przejdzie na przykład taki sklep Blue City, bo mówią to jest jakiś Żyd, który tu nie mieszka i różne dziwne rzeczy się dzieją w tym sklepie. No ale w tym to jak w tym, bo tutaj to widzicie Państwo, taki handel to jest dziwny troszeczkę, ale naprzeciwko nas, proszę Państwa, w Carrefourkach, bo Auchan to padły w niedzielę. Chińczyk padł w niedzielę. No ale przecież Carrefourki też mają towary od Chińczyka. I teraz powiązana sytuacja, że no, Polska nie chciała być zniewolona. Nie chce Polska brać na lichwę. To już nieoficjalnie działające banki. Już niektóre sieci padły. Teraz idziemy dalej. Firmy pożyczkowe, pozabankowe też muszą paść. Co tam dalej? Mamy tutaj, proszę Państwa, centrum Carrefourek właśnie. Także ci niewolnicy, jak to mówią, co rzeczywiście od świtu do nocy muszą pracować za jakieś po prostu grosze. Ci niewolnicy, nie wiem, czy oni chcą pracować jeszcze, czy nie. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała, bo na razie jest, na razie jeszcze linia Mysia i zobaczymy. Są wściekli, bo tak w niedzielę będzie zamknięte, w sobotę prawdopodobnie też, każdą niedzielę będzie zamknięte. No to dramat dla Chińczyka.